Znajdujemy się na warszawskich targach edukacyjnych Perspektywy, gdzie po raz kolejny prezentujemy ofertę edukacyjną zarówno Warszawskiej Szkoły Reklamy, jak i WSB MIR-u. Choć w tym roku mamy tutaj szczególną misję, postanowiliśmy się przyjrzeć oczekiwaniom tegorocznych maturzystów, młodych ludzi, którzy opowiedzą nam, jak wygląda ich uczelnia marzeń. Moją uczelnią marzeń by była taka, na której byłoby mniej przedmiotów typu matematyka, informatyka i tego typu. Widzisz to mniej więcej? Mamy to? Okej, teraz otwórz oczy, wybierz sobie kolor i zapisz trzy elementy z tego twojego wyobrażenia. Chciałybyśmy, żeby wykładowcy byli wyrozumiali. Ja mogłabym mieć właśnie różnego rodzaju filmowe zajęcia związane z mediami i z taką właśnie kulturą mediów. Żeby było łatwo, żeby za dużo się nie napracować. Wykładowcy nie rozumieją potrzeb studentów i często są nasze problemy lekceważone. Możesz napisać na ruskim języku, tu już periodki. Widzę siebie na pewno w jakichś kawiarniach, z kawką, ze znajomymi przede wszystkim, na jakiejś rozmowie. Tak, myślę, że to. Chyba, że na siłowni ewentualnie, wiadomo. Na pewno progi wejścia przede wszystkim, to jest klata 120 kg. Przysiad 110, pewnie 120, żeby pykło. Martwy ciąg, no 140 też by taki próg wejścia mógłby być. Jakieś treningi, no nie, jakieś kształcenie i tak dalej, ale też nauka oczywiście z tym związana. Dla mnie uczelnia marzeń to jest taka, gdzie kierunek będzie mi pasował po prostu w każdej dziedzinie. Kreatywność. Co by musiało być w takiej szkole, żebyś czuła się dobrze w niej? Na pewno fajni ludzie, fajna kadra. Na pewno, żeby nie były to, że tak powiem, molochy. Zauważyłem, że bardzo pomaga w nauce po prostu podział, że tak powiem, na mniejsze grupki. Dzięki czemu można bardziej się skupić na studentach i na ich potrzebach. Myślę, że i w dzisiejszych czasach takie podejście indywidualne do każdego ucznia jest ważne. Perspektywy. Teoretycznie dużo praktyk bym wolała mieć i żeby uczyli takich no, praktycznych rzeczy, nie książkowych, takie, które się przydadzą później na przykład w pracy. To na pewno tego oczekiwałabym od tych wykładowców. Co jest fajne, większość właśnie wykładowców to są praktycy, czyli staramy się, żeby to było no, u podstaw już realizowane zgodnie z zasadami rynkowymi i oni też przenoszą te projekty, swoje doświadczenie zawodowe na projekty szkolne. Jak zdam, to odlecę w kosmos, se przelecę gdziekolwiek chcę. To jest coś takiego. No. Wykładowcy by musieli tam być tak. Kosmiczni. Kosmiczni? Tak. Ale z jakim podejściem do uczniów? Podejściem? Dam ci każdą wiedzę we wszechświecie i jak się tu już dostałeś, to już zdobędziesz wszystko, nie? Jakbyś miała wyobrazić sobie taką uczelnię marzeń, jakby wyglądały, załóżmy, przerwy pomiędzy zajęciami. Przydałoby się miejsce gdzieś tam do nauki, do zjedzenia czegoś, takie bardziej spokojne, gdzie nie ma tłumu ludzi. Jakiś chill room, coś w tym stylu. Poczytać książkę, jak pouczyć się. Na pewno chciałbym, żeby tam było cicho, żeby można było w spokoju zjeść posiłek, ciepły, najlepiej w środku dnia. No pojednie, żeby krzesła były wygodne, a nie te plastikowe, co w dupę się wrzynają, no, że tak powiem. W moim liceum jest to fajnie rozwiązane. Mamy po prostu parę takich miejsc, gdzie są porozstawiane pufy albo sofy. Jakby idzie się korytarzem, można czasem po prostu odgiąć w jakiś taki korytarz, który jest takim... Nie ma tam za bardzo żadnych sal, więc nie ma tam uczniów, którzy przychodzą na lekcje. I po prostu są jakieś pufy, jest to też tam przy schodach i po prostu ludzie mogą się tam gromadzić i porozmawiać. I wydaje mi się, że to byłoby fajne, gdyby też było na uczelni. A na przykład nauczyciele? Jacy by byli? Jacy by musieli być w takiej twojej wymarzonej szkole? Na pewno trochę wymagający, żeby mnie gdzieś tam zmotywować do nauki, ale też nie przesadnie. Na pewno przyjaźni. Tacy, że można do nich podejść z każdym problemem, tacy raczej. No, ja tak samo uważam, żeby byli na pewno kompetentni. Ale wydaje mi się, że nasze pokolenie oczekuje młodszych wykładowców, takich... Chociaż to nie jest wyznacznik oczywiście. Wydaje mi się, że wymagający, ale taki, że do dogadania. Z wyczuciem. Tak. No. Młodzi, starzy, czy wszystko jedno? Wszystko jedno. Przydałoby się, fajnie by było. Dokładnie, czyli kontaktowi wykładowcy, tacy, żeby byli pomocni i chętni wytłumaczyć to, z czym ma się też problem, poza samymi wykładami i zajęciami. No, liczy się dla nas też chyba taka w miarę nowoczesna podstawa programowa, nie chodzi o taką ogólną, tylko rzeczywiście, żeby te przedmioty były dobrze nauczane i żebyśmy mieli rzeczywiście poczucie, że to jest coś, co nam się przyda. Za te odpowiedzi mam dla ciebie 100 zniżki do nas na wpisowe.
To jest ważne do końca sierpnia. Więc może masz czas, żeby się na spokojnie zastanowić i odwiedzić nas na dniach otwartych. Przez całe wakacje będziemy mieć dni otwarte, tam 3-4 razy w miesiącu, więc zapraszamy, zobaczysz nas, jak to wygląda, co się dzieje, opowiemy ci więcej o szkole. Dobrze, dziękuję bardzo. Super, dzięki, trzymaj się. Jeszcze nie zdecydowałem, jeszcze mam rok do matury, więc jest czas do namysłu. Szukam rozwiązań. Po to tu jestem. Studia są licencjackie, 3-letnie, szkoła jest prywatna, więc są płatne. Czesne to jest około 600 zł miesięcznie, w zależności od systemu też płatności przyjętego. Na stronie u nas jest wszystko rozpisane, wszystkie te tabelki, czy to jest miesięcznie, półrocznie, czy rocznie. No ale oczywiście po pierwszym roku można też starać się o stypendium rektorskie za dobre wyniki w nauce, żeby sobie gdzieś tam to zrównoważyć, jeśli chodzi o te wydatki. Poza szkołą tą wyższą mamy też szkołę policjalną artystyczną i tam mamy uprawnienia szkoły publicznej. Czy ten dyplom, który wydajemy, to jest tytuł zawodowy artysta plastyk z daną specjalnością. No i oczywiście wyobrażam sobie, że to będą takie duże aule, no nie wiadomo, żeby to było takie trochę nowoczesne, bo jednak to robi wrażenie, aczkolwiek nie jest to, mówię, nie jest to jakimś wielkim wyznacznikiem. Myślę, kanapy, jakaś szisza by stała na środku, też dobre by było, niezłe, niezłe. A no reszta to myślę w zakresie własnych preferencji, tak? Jest taki stereotyp, że akademiki to na studiach latają dosłownie do góry. Bo to też szkoła nie jest tylko po to, żeby się uczyć, to jest główny zamysł, ale też trzeba poznawać nowych ludzi, mieć dobrą atmosferę i o to chodzi. Jakie kierunki was teraz interesują? Zarządzanie, zdecydowanie. A u mnie to będzie turystyka. No ja będę podbijać biznes. Ja nie mam jeszcze wybranego, muszę poszukać. Graficzny design to jest po ukraińsku. Okej, graficzna jakaś szkoła. Tak. Psychologia, dziennikarstwo. Jakbyś ty nazwała swoją uczelnię marzeń? Szczerze nie mam pojęcia. To trudne pytanie. Ja bym nazwał to po prostu tak, jak to jest. Po prostu uczelnia marzeń. Albo jakaś uczelnia spełniania marzeń. No i cóż, powodzenia w rozwijaniu własnych talentów, to jest najważniejsze, słuchajcie, i takiej samoświadomości tego, w czym się możecie rozwijać. I rozwijajcie to, róbcie. Dzięki wielkie. Żegnamy się pomału z targami, żegnamy się również i z wami. Przy tej okazji chciałem bardzo serdecznie podziękować wam za obecność, za rozmowy, za wszystkie pytania i uśmiechy. Mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo na naszych dniach otwartych.